Jest za kilka chwil na ringu pojawią się dwaj zawodnicy z waszego regionu, którzy stoczą szybkową walkę. A będą to wychowanek klubu Semiramida Puntus, uczestnik Grand Prix w boksie. Na swoim koncie mają już zawodową walkę. Jego trenerami są Dariusz Piekutowski i Cezary Rzepnicki. Przed wami Boksingu i w KR-em, wychowanek Wyszkowskiego klubu Gimnazjum Rapi. Jego trenerem jest Paweł Deluga, pierwszy trener Mateusza Tryca. Przed nami Daniel Brawalewski! Walka ma być czysta, zachowajcie umiar i żeby było wszystko. Bye.
Proszę,
Pierwszy trener Mateusza Tryca, dzisiaj w ringu z Danielem Bralewskim. Tak. Jak oceniasz, Pawle, dzisiejszą jego walkę? Znaczy jeszcze jest to na gorąco, nie przemyślałem tego, nie wiemy co się stanie. Jestem troszeczkę zły na siebie i na niego, to jest team, tak? Czyli nie będę tylko jego na niego zwalał, ale nie wiem, sparingi wyglądały rewelacyjnie. Ostatnie Grand Prix, walka z Jabłońskim, walczył. Było serce, nie wiem, spięło go przed własną publicznością, rodziną. Ciężko mi jest. Kibice mówili, że widzieli w pierwszej rundzie nie tego Daniela, bowiem chyba przytłoczyła go ta ilość kibiców. Tak. Znaczy, gdyby to była taka pierwsza runda jak na Grand Prix, to nie wiem, czy ta walka nie zakończyłaby się przed czasem. A tu, nie wiem, zabrakło czegoś, to serca. Znaczy, ale jest kolejne dla niego doświadczenie przed taką dużą publicznością. Kolejne doświadczenie, na pewno zimny prysznic przed walką w Liverpoolze o Mistrzostwa Europy. Może dziś jesteśmy źli, a może to za miesiąc będziemy się cieszyć, że jednak może to źle nie wyjdzie do końca. O tak. A jak oceniasz dzisiejszy w ogóle pojedynek Polski z Azerami? Pokazali chłopaki serce, walczyli. No, Azerowie są, jak dla mnie, to co patrzyłem na statystyki, chyba są w ogóle najmocniejsi z obu grup. Mieliśmy ten niefart lub fart, że z nimi jesteśmy w jednej grupie. No stało się jak się stało, no ale to nie można mieć, uważam, chyba do Polaków pretensji. Naprawdę walczyli, chcieli, no tamci byli... Ale to pierwszy sezon Polski pierwszy w elitarnej sezon, grupie. Tak, to jest pierwszy sezon. Myślę, że będzie z roku na rok będzie lepiej.
Daniel Grolewski. Daniel, kibice mówili, że trochę się spiełeś taką ilością osób, które przyszły oglądać twoją walkę. Nie, to nie wiem, wina w publiczności. Po prostu spiełem się sam przed walką. Jak się czujesz po tej walce? Powiedz, jak ją oceniasz? No źle się czuję, było widać. Zresztą jak ja mogę ją oceniać? Fatalna walka, chyba najgorsza w moim życiu. Piotr Osiński, zwycięzca dzisiejszej walki. Powiedz Piotrze, jak walczyło ci się z Danielem Ringu? Dobry wieczór Państwu. No co mogę powiedzieć, Daniel jest bardzo mocnym fizycznie przeciwnikiem. Już miałem okazję z nim raz zaboksować w Półtusku, wtedy przegrałem na punkty. To dzisiaj wziąłeś rewanż? Tak, bo myślę, że jest spełniony rewanż, udany.